Siemanko, dzisiaj jadę na Śląską Barbórkę i tak naprawdę mam 2 godzinki drogi, więc wcale nie jest dużo, tak jak tutaj widzicie, 200 km. No jedni powiedzą, że dużo, drudzy powiedzą, że nie dużo. No dla mnie to nie jest dużo, bo jest to prawdopodobnie ostatnia taka większa impreza rajdowa, czym się tak naprawdę chyba, szczerze mówiąc, mocno zajarałem, bo moja fotografia na początku była stricte zlotowa, spotowa, taka samochodowa po prostu. Jednak później pojechałem na jeden wyścig na tor, tor w Kielcach. Później na drugi tor, na jeden rajd, na Barbórkę Warszawską i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to mi się mega, mega spodobało, więc myślę, że kolejny sezon będzie naprawdę mocny. A to jest moje pierwsze nagranie, nagrywam GoProsem. GoPro oczywiście 7 Blackiem. Będę miał ją na klatce piersiowej założoną przez takie strapy, jak widać, albo nie widać, widać chyba. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postaram się coś nagrać, może załapę jakieś ciekawe ujęcia. No nie wiem, mam 2 baterie w tym GoPro, więc mam nadzieję, że trochę starczy tego, żeby coś tam fajnego nagrać. Niestety nie mam ładowarki do GoPro, ale może coś wymyślę w razie, gdyby bateria jedna się wyczerpała, czy też 2. Zobaczymy, zobaczymy. No i do zobaczenia na torze testowym Fiata. Już w Bieruniu, w Tychach, po prostu na Śląsku. Zobaczyć, jak to wygląda. I za jakąś godzinę, albo i mniej, no za około godziny będzie start. Więc na razie tutaj zwiadowczo po prostu przejdę się, zobaczę, gdzie można się w fajnych miejscach ustawić, żeby pocykać oczywiście zdjęcia i nagrać trochę materiałów. Kurczę, myślałem, że tutaj będą skakać z tego, ale chyba jednak nie. Szkoda, szkoda. Albo to jest może drugi jakiś odcinek, na którym też skaczą, nie wiem do końca. Ale jeśli nie będzie skoków, no to szkoda trochę. No fakt, trochę nawierzchnia jest średnia do tego, ale no byłoby na pewno widowiskowo. No zobaczymy. Mam nadzieję, że tak czy tak będzie widowiskowo. Parę kontrowersyjnych, dlaczego odśnieżaliśmy, bo tam gdzieś taka mocna dyskusja była w internecie. Taką musieliśmy podjąć decyzję, jak ktoś tam bierze się wszyscy na BK, nasze doświadczenia są takie, gdyby tor nie był odśnieżony, podejrzewamy, że tych zawodów nie dałoby się przeprowadzić w całości. Po prostu byłoby na całej trasie, zrobiłby się lód, tak jak mniej więcej tam było przy BK, czy ta droga dojazdowa pomiędzy BK tutaj, która jest nieodśnieżona, jak mieliśmy kiedyś treningi po 10-15 samochodach, po prostu nie dało się już jeździć.